Szanowni Państwo, moja rola jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ niektóre fragmenty już wygłoszone przez kolegę komandora będę zmuszony powtórzyć. Ja mam przygotowane wystąpienie, właściwie które przygotował pan Wojciech Lewicki w tym ostatnim wydawnictwie Urzędu do Spraw Kombatantów Kombata. Pan Lewicki, wykorzystując źródła wcześniejsze Armii Krajowej, w dokumentach 39-45 w tomie drugim w Londynie w 73 roku tutaj podaje wiele faktów. Następnie Jan Grygiel w Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w obwodzie zamojskim. Jerzy Markiewicz, Powstanie Zamojskie, wydane specjalnie przez Żywią i Bronią, Jerzy Skalski i inni. Szanowni Państwo, Powstanie Zamojskie 70 lat temu, w ogóle cała Zamojszczyzna stanęła w ogniu. Płonęły dziesiątki wsi, zarówno polskie, jak i już zasiedlone przez niemieckich kolonistów. Do walki z bezprecedensową w skali całej Europy akcji wypędzania rodzinnej ludności stanęły oddziały Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Po wygranej kampanii wrześniowej, a zwłaszcza po pierwszych sukcesach wojny z sowiecką Rosją, Niemcy mogli wreszcie przystąpić do realizacji swojej naczelnej idei poszerzenia przestrzeni życiowej dla rasy panów. Zaczęto więc wprowadzać w życie generalny plan wschodni, który na rozkaz Himmlera powstał w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. Zakładał on generalizację, germanizację szerokiego pasa granicznego ciągnącego się od jeziora Ladoga po Morze Czarne. Zamierza to osiągnąć poprzez wypędzenie lub eksterminację ludności zamieszkującej wyznaczone obszary Europy Środkowo-Wschodniej, a później niemieckie osadnictwo na, w cudzysłowie, oczyszczonych terenach. Całe te przedsięwzięcia podzielono na dwa etapy. Jeszcze podczas działań wojennych miał być zrealizowany tak zwany mały plan, sprowadzający się do eliminacji elit narodowych zamieszkujących zdobyte tereny. A po zakończeniu, jak zakładano, zwycięskich walk, miał wejść w życie drugi plan kolonizacyjny, rozłożony na 30 lat. Niemniej w połowie 1942 roku przyspieszono jednak jego realizację i pierwszym w pełni zgermanizowanym obszarem na wschodzie miała być właśnie Zamojszczyzna. Niemiecka akcja pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie objęła prawie 300 wsi, około 100 tysięcy Polaków wyrzucono z domu, z czego część zamordowano na miejscu, 60 tysięcy osadzono w obozach, a resztę wygnano do generalnej guberni. Szacuje się, że od 3 do 4 tysięcy dzieci zostało odebranych matką i wywiezionych w głąb Rzeszy do germanizacji.
na, w cudzysłowie, odzyskane tereny przywieziono z Besarabii około 10 tysięcy niemieckich kolonizatorów, którzy zasiedlili wtedy 126 wiosek. Później dołączyło do nich około 7 tysięcy osadników niemieckich, ukraińskich. Pierwsze, można by powiedzieć, sondażowe i chyba jeszcze nie najprawdopodobniej przeprowadzone wysiedlenia rozpoczęły się na początku listopada 1941 roku i objęły kilka wsi, między innymi Chuszczka, Dulnik, Bortaczycy, Podchuszczka. Wspomina o tym w swoim dzienniku dr Zygmunt Klukowski pod datą 12 listopada, w której notuje: chłopi z zagrożonych wsi zaczęli wszystko niszczyć, zabijać żywy inwentarz, polewać naftą kartofle i zboże, żeby tylko nic nie zostawić Niemcom. I porzucili swoje rodzinne zagrody. Niemniej większość historyków za początek pacyfikacji Zamojszczyzny uważa noc z 27 na 28 listopada 1942 roku, kiedy to Niemcy przeprowadzili akcję na Skierbieszów, dużą wieś, niegdyś nawet miasteczko leżącą w Dolinie Wolicy. Później nastąpiła już cała fala wysiedleń nie mających precedensu w okupowanej Europie. Tak duża, zakrojona na szeroką skalę operacja nie uszła oczywiście uwagi Komendy Głównej Armii Krajowej. Generał Grodrowecki 24 grudnia meldował do Londynu, cytuję: Niemcy realizują doraźnie plan kolonizacyjny, tworząc wał niemieckiego osadnictwa obramujące Generalną Gubernię od wschodu. Zaczęto od powiatów zamojskiego, lubelskiego, pulawskiego, krasnostawskiego i chrubieszowskiego. Najsilniejsza eksterminacja trwa w Zamojszczyźnie. Od 28 listopada do dnia dzisiejszego wysiedlono z Zamojszczyzny około 30 wsi całkowicie, inne częściowo. W sumie około 10 tysięcy gospodarstw. Akcję prowadzi SS. Za próbę sprzeciwu są rozstrzeliwania. Osiedlają przeważnie Niemców rumuńskich. Chłopów spędzają do obozów wojennych, skąd część idzie na roboty, część zostaje przesiedlona, inni wprost przepędzeni. Rodziny rozbijają, dzieci, zwłaszcza małe do 6 lat, zabierają do Rzeszy. Zabijają matki niechcące oddać dzieci. Starców, chorych wywożą w niewiadomym kierunku. Jeden transport do Oświęcimia, pewnie dla ich zniszczenia. Ludność masowo ucieka do lasów. Liczne wypadki podpaleń zagród przez wysiedlonych i wybijania inwentarza. Zarządzam akcją czynnego oporu oraz szeroką akcją dywersyjną na terenie Lubelszczyzny. Konieczna pomoc od Was. Czekam na wiadomość, kiedy mogę liczyć na udział Waszej akcji obronnej. Przynajmniej kilka Waszych bombowców. Cele podam. To jest oczywiście cytat, który dowódca Armii Krajowej w
zgłaszał do Londynu. Oczywiście żadna pomoc lotnicza nigdy nie nadeszła i polskie państwo podziemne musiało przeciwstawić się akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie wyłącznie własnymi siłami. A trzeba pamiętać, że nie było ono wówczas tak silnie i skonsolidowane jak rok czy półtora roku później. Akcja spaleniowa Staliniowa Armii Krajowej była jeszcze w toku. Nie dysponowano oddziałami partyzanckimi z prawdziwego zdarzenia. Po lasach chodzili dopiero ich pierwsze nieliczne kadrowe zalążki. Na przykład porucznik Jan Piwnik, ponury pseudonim, swoje słynne zgrupowanie w Górach Świętokrzyskich zaczął tworzyć dopiero wiosną 1943 roku. A w Nowogródzkim Puszczach prym wiodle zdemoralizowane niedobitki Armii Czerwonej, której nie udało się czmychnąć na wschód. Mimo wszystko w zaistniałej sytuacji nie można było jednak pozostać z bronią u nogi. Osiedlonym Niemcom nie dać żyć. Wyjątkowo jednoznacznie brzmiał rozkaz generała Grota Roweckiego z 24 grudnia 1942 roku. Do walk na Zamojszczyźnie włączyły się zatem niemal wszystkie konspiracyjne ugrupowania zbrojne. Można by powiedzieć, nastąpiło podziemne, pospolite ruszenie. Główne siły to Armia Krajowa i oczywiście Bataliony Chłopskie, choć w zasadzie tych ostatnich nie należałoby jeszcze tak nazywać. W tym czasie w dyspozycji Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego znajdowały się bowiem oddziały Chłopskiej Straży pod kryptonimem Kostra. I tak też były określone choćby w depeszach przesyłanych do Londynu. Wprawdzie od wiosny 1941 roku zaczynają się stopniowo zmieniać, zmieniają nazwy, co sankcjonuje nawet jesienna uchwała Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, ale formalnie zostało to zatwierdzone przez Komendę Główną Batalionów Chłopskich dopiero w maju 1944 roku. Niemniej, by nie komplikować sprawę, pozostanę jednak przy nazwie, która przebiła się do świadomości społecznej. Dla formalności należy dodać, że w walkach na Zamojszczyźnie wzięły też udział dwa oddziały sowieckiej partyzantki, do których w lutym 1943 roku, a więc już niejako na gaszenie świec, dołączyło zgrupowanie Gwardii Ludowej, czynnie nazywane brygadą. I już, proszę Państwa, 29 listopada, a więc nazajutrz po pacyfikacji Skierbieszowa, pluton Armii Krajowej pod chorążego Edwarda Lachowca, pseudonim Konrada, starł się pod Cześnikami z oddziałem niemieckiej żandarmerii, zmuszając go do odwrotu, do pierwszej bitwy w pełnym tego słowa znaczeniu doszło 30 grudnia pod Wojdą, co wielu badaczy uznaje za początek zamojskiego powstania. Pośpiesznie sformowana pierwsza kompania kadrowa batalionu chłopskich, dowodzona przez podporucznika Jerzego, już wspominanego wcześniej, Mara Majera, Witsa z pseudonim, przez 5 godzin walczyła z batalionem niemieckiej żandarmerii. 130 polskich żołnierzy, wspartych 37-osobowy oddział sowiecki partyzancki kaprala Wasyla Wołodina, składający się z uciekinierów z obozów wienieckich. Mimo zadania Niemcom poważnych strat,
z powodu braku amunicji oddziały musiały wycofać się do lasów, a miejscowość została doszczętnie spalona. Na marginesie warto wspomnieć, że podporucznik Mara Meyer był skoczkiem z Anglii, zrzuconym do Polski 31 marca 1942 roku w operacji londyńskiej był. Co ciekawe, że do tej pory nie figuruje na liście tych 316 cichociemnych zrzuconych. Proszę Państwa, polska akcja samoobrony prowadzona była w trzech kierunkach. Ochrona ludności, walka z ekspedycjami pacyfikacyjnymi oraz, co dotąd się nie zdarzało, działania odwetowe na skolonizowane już wsie. Warto przy tym pamiętać, że nie była to, jak mogłoby się wydawać, walka z bezbronną ludnością cywilną. Polska odmiana terroru. Niemcy wtedy, osadnicy, zostali bowiem uzbrojeni, umundurowani, często byli ochraniani przez ufortyfikowane strażnice. Raptem dwa dni po wysiedleniu z Kirbieszowa oddział podporucznika Józefa Śmiecha, pseudonim Ciąga, opanował zasiedloną już miejscowość, rozbroił intruzów i wymierzył im karę chłosty. Nie zawsze partyzanci byli jednak aż tak wyrozumiali. W odwecie za szczególne okrucieństwo osadników ze wsi Cieszyn 25 stycznia 1943 roku kompania Armii Krajowej dowodzona przez porucznika Franciszka Krakiewicza, pseudonim Gorala, spaliła ją i wybiła 160 kolonistów. Niektóre osady atakowane były kilka razy, na przykład wieś. Wierzbie płonęła aż trzykrotnie. Pod zaborecznym 1 lutego 1943 roku liczące 400 ludzi, lecz bardzo słabo uzbrojone, zgrupowanie batalionów chłopskich dowodzone przez majora Franciszka Bartłomowicza, pseudonim Grzmota, przez cały dzień odpierało szturmy dwukrotnie silniejszego nieprzyjaciela. Po wyczerpaniu amunicji o zmierzchu oddziale odeszły okoliczne lasy, by następnego dnia pod wsią Róża zetrzeć się ponownie z niemieckim puścigiem. Po stracie punktu sanitarnego tym razem już skutecznie udało im się odskoczyć. Tę dwudniową bitwę, zwłaszcza historycy związani z ruchem ludowym, uznają za największy bój powstania zamojskiego. Przypisują jej też niebagatelne znaczenie, twierdząc, jak pisze profesor Markiewicz, po tej bitwie Niemcy wstrzymali wysiedlenia. Nie umniejszając jej znaczenia, do nieco innego wniosku można dojść, studiując raporty komendanta głównego Armii Krajowej, przesyłane do Londynu. Dziękuję. Cytuję. Dnia 4 lutego 1943 roku nieprzyjaciel w sile dwóch kompanii wojska, Baonu, Szuc Policji, kilku oddziałów żandarmerii, około 40 ludzi, większego oddziału byłych jeńców sowieckich, Baonu piechoty, dwóch samolotów i kilku samochodów pancernych, a ponadto pewnej ilości agentów i gestapo, rozpoczął wielką obławę na nasze oddziale, liczące około 550 ludzi i na ludność cywilną, zgrupowaną w rejonie leśnym Kosobudy, Józefów, Krasnobud i w rejonie Sućca.
wobec grożącego naszym oddziałom otoczenia i rozbicia, inspektor rejonowy Zamościa uruchomił oddział interwencyjny z terenu obwodu Biłgoraj w sile około 300 ludzi i uderzył z zewnątrz na otaczający pierścień nieprzyjacielski celem odtworzenia drogi otoczonym oddziałom obwodu podlaskiego. Walki z nieprzyjacielem trwały około 10 dni. Straty nasze wynoszą 25 zabitych, kilkudziesięciu rannych. Straty nieprzyjaciela około 60 zabitych żołnierzy i policjantów. Jeden samochód pancerny i kilka samochodów transportowych zostało zniszczonych. Po skończonych walkach teren inspektoratu rejonu Zamość zaczyna się powoli uspokajać. Jednak normalna praca organizacyjna na tym terenie będzie mogła być podjęta po upływie dłuższego czasu. Ludność inspektoratów rejonowych Zamość i Lublin ocenia bardzo przychylnie całą akcję sił zbrojnych w kraju. Nieprzyjaciel jest zdezorientowany, zastraszony, nie reaguje jak dotychczas. Ta pierwsza większa próba bojowa naszych sił zbrojnych zdała egzamin, pisał generał Grodrowecki w zbiorowym raporcie za okres od 1 września 1942 roku do 1 marca 1943 roku. Bez względu na to, jakie były przyczyny, w połowie lutego Niemcy rzeczywiście zdecydowanie ograniczyli liczbę wysiedleń. Spowodował to albo polski opór, albo, co też należałoby wziąć pod uwagę, wymierne straty ekonomiczne, przejawiające się znacznym spadkiem kontyngentów pozyskiwanych z tego obszaru. Ponadto teren obwodu Zamość w ciągu stycznia został w 3/4 wysiedlony. Znaczna część ludności, a przeważnie młodzież, ukrywa się w lasach, relacjonował we wspomnianym już wyżej raporcie komendant główny Armii Krajowej. W zaistniałych okolicznościach niemiecka akcja osłabła, przesuwając się równocześnie nieco bardziej na wschód. Potwierdza to kolejny meldunek wysłany do Londynu 13 lutego. Akcja wysiedlęcia w Zamojszczyźnie ustała. Zanotowano jednak przerzucenie tej akcji na powiat hrubieszowski, gdzie wysiedlono dotąd 25 wsi gminy Białopole, Uchaniec, Dubienka, Linka. Błędnie podane zostały nazwy miejscowości, bo powinno być odpowiednio Uchanie i Miączyn. Tak czy inaczej, niemiecka akcja wysiedlenia rzeczywiście osłabła. Jak się niebawem jednak okazało, nie na długo. Pod koniec czerwca 1943 roku nastąpił zmasowany atak na Frankfurt, Biłgoraj i Tarnogród. W ten sposób rozpoczęła się trwająca 2 miesiące operacja o kryptonimie Wilkołak, w której wzięły udział dwie dywizje SS, dywizja SS Galicien i liczne jednostki policyjne. Polskie oddziały nie były w stanie stawić im czoła i musiały się wycofać w bezpieczne tereny. Tym razem kolonistami była już ludność ukraińska, która miała stanowić niejako bufor bezpieczeństwa dla wcześniej osiedlonych Niemców. Dodatkowym celem tej operacji, co trzeba z żalem przyznać, w dużej mierze Niemcom się udało, było wywołanie na terenie Zamojszczyźni, to o czym już mówił poprzednik, walk polsko-ukraińskich, do których doszło już w
wiosną 1944 roku. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, tak trochę czasami się zacinałem, ale to się zdarza. Okazuje się w takich razach. Dziękuję bardzo za uwagę.